W Madrycie mecz rewanżowy o Puchar Narodów Polska-Hiszpania. Polacy w białych koszulkach. Bez wielkich szans, ale z ambicją i temperamentem. Strzał pola i precyzyjna obrona bramkarza hiszpańskiego. Teraz atakują Hiszpanię. Nasza obrona dzielnie się spisuje, ale to przecież mistrzowie piłki. Akcja Kubala di Stefano i 1-0. Jeszcze nie jest źle, byle tylko wytrzymać nerwowo i kondycyjnie. Niestety Hiszpanie nie zwalniają tempa. Znakomity Gensana niezawodnie trafia do siatki. 120 tysięcy widzów oklaskuje dobrą grę obu drużyn. Polacy walczą do ostatniej minuty, kontratakują, ale bez rezultatów. Przeciwnik nie rezygnuje z podwyższenia wyniku. Jeszcze jeden koncert hiszpańskich wirtuozów. Di Stefano, polska obrona, Gento, strzał tuż obok słupka i 3-0 dla Hiszpanii.